Dzień dzisiejszy z pewnością zapisze się w historii naszej szkoły. Będziemy go jeszcze długo pamiętać i mile wspominać. Mam nadzieję, że nowy kompleks sportowy nie tylko uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego, ale również przyczyni się do podniesienia edukacyjnej i wychowawczej roli sportu w życiu codziennym naszych uczniów. Marzenia się spełniają. Powiem to w kontekście takim, iż może to trudno uwierzyć, ale 20 lat temu pracowałem tu w tej szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. W 2004 roku powstała hala gimnastyczna, a po 20 latach tutaj ten piękny obiekt. Nie była to łatwa inwestycja. W 2017 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe. Budowa trwała 4 lata. W międzyczasie, tak jak wspomniał szanowny pan poseł, mieliśmy perturbacje. Poprzedni wykonawca część pracy wykonał błędnie. Dlatego tu z tego miejsca chciałbym podziękować wykonawcy ostatecznemu, przedsiębiorstwu Investmil i właścicielowi panu Grzegorzowi Hilmoniukowi, który sprawnie dokonał tej inwestycji i umożliwił nam rozliczenie z urzędem ministerialnym. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować obecnemu marszałkowi województwa lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu, który w 2017 roku wsparł tą inwestycję kwotą około 800 tysięcy złotych. Dzięki temu mogliśmy rozpocząć budowę. Dziękuję również Henrykowi Gromyszowi, inspektorowi nadzoru, który przez tyle lat tu na tym placu, na tym obiekcie za plecami też dbał o to, żeby jakość wykonywanej pracy była jak najwyższa, żeby służyło to wielu, wielu kolejnym pokoleniom. Także, tak jak wspominałem, marzenia się spełniają. To jest to marzenie, które ja 20 lat temu miałem i się ziściło. Życzę tym moim uczniom sprzed 20 lat, ażeby tutaj sami, a również ze swoimi dziećmi, z rodzinami korzystali z tego obiektu. Ten obiekt będzie otwarty. W tym celu powołaliśmy też instytucję, która będzie za to odpowiedzialna. Od 1 października rusza Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który będzie tym obiektem między innymi władał. Przyrzekamy uczestniczyć we wszystkich zawodach w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru naszej szkoły. Przyrzekamy! Ślubuję całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł sportowych oraz dbania o imię fair play na naszych zawodach. Ślubuję. Ślubujemy brać udział we wszystkich imprezach sportowych w duchu walki dla chwały sportu. Ślubujemy.